Rozmawiamy z Oliwią Różański po tym meczu. Plan został wykonany, bo zwycięstwo jest. Ale nerwów tutaj nie uniknęłeś w cię. Wiemy też, że powtarzałeś się, że te pierwsze mecze są trochę nieobliczalne i też dzisiaj widzieliśmy różne twarze reprezentacji Polski. No, myślę, że to było jednak trudny mecz. Myślę, że tutaj bardzo też dobrze zagrały przeciwniczki. Myślę, że mają bardzo duży potencjał i że naprawdę walczyły do samego końca. My zaczęłyśmy... Jakby falował nasz poziom gry, ale jakby ważne jest zwycięstwo na sam koniec, że udało nam się to utrzymać i że wygrałyśmy to spotkanie. Czy to był problem z koncentracją, z utrzymaniem jej na takim poziomie, biorąc pod uwagę te dwa pierwsze sety? Nie, myślę, że nie jestem w stanie teraz powiedzieć, co tak wpłynęło, ale myślę, że najważniejsze jest to, że wróciłyśmy do swojej gry i że wygrałyśmy i możemy się skupić na kolejnym meczu. A kolejny mecz będzie bardzo ważny, bo chyba wszystko wskazuje na to, że zadecyduje o tym, która drużyna zajmie pierwsze miejsce po tej fazie grupowej. No na pewno, także cieszę się, że był dzisiaj taki mecz, a jutro będzie o wiele lepszy. Wiemy, na czym mamy się skupiać i jakim jest przeciwnikiem Serbia. Nie możemy się doczekać. My też. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.